Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik, witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na 1/4 finału, ćwierćfinał UEFA Euro 2023, mój wymyślony turniej, Walia kontra Niemcy. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz będzie rozegrany na stadionie Borussia Park, na stadionie Borussii Mönchengladbach. Oczywiście Niemcy to gospodarze tego turnieju, więc będą grali lepiej, oczywiście grają w Niemczech. Dobrze, to bez przedłużania, gramy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Witamy serdecznie z Mönchengladbach. Dziś wszyscy mówią tu o spotkaniu, które już za moment rozpocznie się na Borussia Park. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji. Jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Walia zmierzy się z Niemcami. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Na ekranie widzimy skład, w jakim zaczyna ten mecz pierwsza drużyna. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę reprezentacji Niemiec. Manuel Neuer w bramce. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi na środku obok Niklasa Süle. Dalej Joshua Kimmich oraz Ilkay Gündogan zagrają na środku linii pomocy. Timo Werner będzie odpowiedzialnym za zdobywanie bramek. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Müller. Podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Teraz uderzenie. Chciał to ładnie uderzyć, nie przeczę, ale efektu spodziewał się innego. Tak, zamierzał zakręcić piłkę poza zasięg rąk bramkarza, jednak fatalnie spudłował. Chyba źle ułożył ciało do tego strzału. Przed meczem wiele mówiło się o Leroyu Sané. Ciekawe, czy dzisiaj znowu błyśnie. Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno go przez to zatrzymać, co czyni go niezwykle groźnym. Czaruje. Co z tego będzie? Naprawdę niedużo teraz zabrakło mu, żeby piłka wylądowała w siatce. Hoffman. Wciąż prowadzi piłkę. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. I z piłką Timo Werner. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór.
Piłkę ma teraz Kimmich. Joshua Kimmich. Może im dać prowadzenie. I udana interwencja. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z voleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Aaron Ramsey. Wilson. No cóż, to było złe podanie, po prostu. Kai Gündogan. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Bramkarz bez najmniejszych problemów. I z piłką Timo Werner. I z piłką Joshua Kimmich. Ostatnie 15 minut gry przebiega zdecydowanie pod dyktando Niemców. To oni są przy piłce i dyktują warunki. Mocno przycisnęli, zagrażają bramce przeciwników, ale nadal nie udało im się zadać decydującego ciosu. Są jednak zdecydowanie bliżej prowadzenia. Leroy Sané. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Thomas Müller. Chyba rano nie zjadł śniadania, bo widzimy, że dzisiaj gra poniżej swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że zupełnie nie spodziewałem się tak kiepskiego, bo dyskretnego występu. W tym indywidualnym przypadku zdecydowanie brakuje aktywności i podań. I mam tutaj na myśli... Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Niemcy remisują z Walią 0-0. Do przerwy. No mecz, proszę Państwa, zacięty, jak na razie. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie części spotkania. Jak się Niemcy wezmą dobrze do roboty, będą grali w półfinale. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Piłka przy nodze Ramseya. Zowie domagają się strzału. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Mur. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Dogranie z boku trafia pod nogi defensywy. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Teraz okazja! Uwaga! Musi to trafić! Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu! Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. No to mamy 1-0. Daniel James. Mur. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Zyskują teraz piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania.
Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry i tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. Serge Gnabry. Opanował piłkę Gnabry. I strzał! Kai Havertz! Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce, bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. No i proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Niemcy wygrywają z Walią 1-0. No i Niemcy będą grali w półfinale oczywiście tego turnieju, a Walia jedzie do domu. Dobrze, to było na tyle w tym odcinku. Ja wszedłem na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia. I cześć!